Pan magister Adrian Klosowski chciałby zreferować temat pod tytułem korespondencja jako źródło wyjściowe do badań genealogicznych na przykładzie zespołu Archiwum Rodziny Pawłowskiej. Temat mi jest jak najbardziej bliski. Proszę bardzo, proszę. Ponieważ skądinąd dostałem z mojej rodziny pokrewieństwa plik widokówek listów z okresu okupacji w Warszawie, gdzie osoby występują z mojego drzewa, natomiast nazwisk tych jest tak licznie, że mogę tylko w tej chwili z wielkim zainteresowaniem posłuchać, z jaką metodologią, w jaki sposób można było na podstawie korespondencji ustalić, kim te osoby są, jakie mają ze sobą związki, czy to jest jedna rodzina, czy to może przypadkowo. Będę z zainteresowaniem, czego do Państwa też namawiam, aby wysłuchać tej prezentacji. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Ja przede wszystkim chciałbym bardzo, bardzo podziękować za tak liczne przybycie w niedzielę po godzinie 13. Również chciałbym podziękować komisji za przyjęcie mojego referatu i możliwość wystąpienia. W dniu dzisiejszym będę mówił o korespondencji, a właściwie o takich poszukiwaniach genealogicznych, z mojej strony wstępnych, trochę z punktu widzenia archiwisty, będę mówił nawet bardzo, więcej niż trochę, ponieważ też jakby moje doświadczenie z genealogią to jest mniej więcej rok. Badałem na razie do tej pory losy swojej rodziny i do tej pory to robię. Uważam, że to jest nieustający proces. No, tak jak cała genealogia tak naprawdę nie ma końca, można powiedzieć. Ta korespondencja była bardzo pomocna w przypadku tego archiwum rodzin Pawłowskich. Ja może w skrócie tak opowiem, jaka była historia dopływu już tak z punktu widzenia właśnie mojej pracy zawodowej. W 2017 roku Archiwum Państwowe w Warszawie otrzymało dopływ dokumentacji archiwalnej. To były mniej więcej trzy tak zwane jednostki archiwalne. Następne dopływy mieliśmy w kolejnych latach. To były lata 2019, wreszcie dwa dopływy to był rok 2020. I ta dokumentacja została opracowana, podzielona na 24 takie jednostki archiwalne obecnie, czyli te zbiory powiązanych ze sobą w różny sposób dokumentów, od właśnie korespondencji, przez fotografie rodzinne, wreszcie po akta nieruchomości. No i wśród tych dokumenty właśnie znajdują się dokumenty aktowe, dokumenty fotograficzne, też całkiem ciekawe karykatury z Wydziału Nadzoru Budowlanego Dzielnicy Warszawa-Praga Północ trafiłem, autorstwa przedwojennego panczynisty Janusza Kalbarczyka, który z synem Pawłowskich współpracował. Plus jeszcze otrzymaliśmy cztery obiekty muzealne, w tym między innymi menu restauracji Sochackiej, ale to już tak trochę na marginesie, chciałem tylko opisać. No i oczywiście przechodzimy do clou, czyli do dokumentacji w formie fragmentów właściwie korespondencji prowadzonej między parą narzeczonych, następnie parą małżeńską w latach 1881-1884. Oczywiście o tym małżeństwie mówimy od 1882 roku, ale to jeszcze do tego wrócę. Pierwotnie zgodnie z informacją, którą otrzymaliśmy od darczyńcy, tych listów razem z kopertami było około 100. Natomiast cytując zawartą informację w teczce zespołu, te listy przetrwały pierwszą wojnę, drugą wojnę światową. No niestety nie wytrzymały nie tyle nawet próby czasu, co jednego bezmyślnego ruchu ręki. Niestety większość tych listów została po prostu wyrzucona.
Natomiast do naszego zasobu trafiły szczęśliwie 24 listy z kopertami, łącznie 20 listów bez kopert i 11 kopert, których jakby z żadną konkretną korespondencją czy listem bez odpowiedzi niestety nie mogłem tutaj połączyć. Tak, może jeszcze tak krótko powiem o tych listach. Przejdziemy jeszcze do tego drzewa. Ten slajd jest, ma bardziej taki charakter ilustracyjny, poglądowy, jak wyglądały te koperty. No, ciekawa sprawa, bo też znaczki właśnie z okresu zaboru rosyjskiego z lat 80. są widoczne, no i różne też symbole, pieczątki, jak WP, czyli od pierwszych liter imienia i nazwiska Wojciecha Pawłowskiego, o którym też za chwilę będę mówił. Tak, na treść tych list, w ogóle te listy są oprócz merytorycznie z naszego punktu, z tego genealogicznego punktu widzenia, są też ciekawe, ponieważ są takim nośnikiem relacji z różnych wydarzeń historycznych. Między innymi jest opisane nie bez negatywnych odczuć oczywiście pogrom ludności żydowskiej w Boże Narodzenie 1881 roku. To Wojciech Pawłowski, który tam okresowo przebywał, właśnie opisywał, że praktycznie domy wyglądały, jakby tam nie został kamień na kamieniu, po prostu były albo podpalone, albo plus też było około 3000 osób aresztowanych. Też opisuje wypadek na trasie kolei nadwiślańskiej na wysokości Nowego Dworu, obecnie Nowego Dworu Mazowieckiego, gdzie w drobny pył rozbiły się dwa wagony. Było też dużo ofiar, w tym rannych, w tym kilka ofiar śmiertelnych. Również opisuje powódź na warszawskim Powiślu, gdzie w czerwcu 1884 roku, jak relacjonuje, podróżował do apteki Więckowskiego z racji prowadzonej praktyki cywilnej. Podróżował łodzią. Tak, ale to już przechodzimy w takim razie do naszego clou. Tak, zacznę od, może się cofnę troszkę i zacznę od, przepraszam, to nie w tę stronę. Coś tu się stało. Czy mogę prosić o cofnięcie do drzewa genealogicznego? Tak, i to drzewo genealogiczne, które Państwo widzą teraz na slajdzie, no to jest jakby taki efekt prowadzenia takiej pogłębionej kwerendy, też właśnie poszukiwań genealogicznych na podstawie między innymi pojawiających się w korespondencji imion. Jeszcze do tego drzewa wrócę, może na zakończenie. Natomiast nas będą interesowały konkretnie cztery osoby. To po pierwsze jest Wojciech Kazimierz Pawłowski. Druga osoba to jest jego małżonka Jadwiga Anastazja Salona Wyrzykowska, po mężu oczywiście Pawłowska. Następnie Teresa Wyrzykowska, tu określona jako Florentyna Teresa, ale podpisywała się jako Teresa, matka Jadwigi, oraz jej ciotka, tajemnicza ciotka Markowska, która posiada dzierżawę w majątku Szczebra, posiada dwie kamienice w Suwałkach, mówimy oczywiście o latach 80. XIX wieku, i jest dziedziczką zakładu parowego
który też się pojawia. Później okazało się, że to jest zakład parowy pochodzący od nazwiska jej męża, czyli Markowa. Ona też znana była Kosielska, aczkolwiek to powiązanie między Teresą a Franciszką nie jest dla mnie do końca jasne, ponieważ zmieniają się imiona matek, jest to samo nazwisko z domu i za każdym razem jest też Wojciech Kozielski. No i rodzi się pytanie właściwie, dlaczego do tego doszło, ale to jeszcze tymi hipotezami się podzielę. Dobrze, przejdziemy dalej. Tak, i będziemy na początek mówić, bo to głównie była identyfikacja od strony rodziny Jadwigi, tych osób, które się znajdują, które są wymienione w korespondencji. Jadwiga Anastazja Salomea Wyrzykowska rodzi się, ja tu zapisałem 27 kwietnia, ale oczywiście to jest błąd, za co przepraszam. Z treści wynika, że 15 kwietnia urodziła się. Następnie z 27 jest ten akt metrykalny. Urodziła się, no właśnie otrzymaliśmy informację, że to była miejscowość Mierzęcin, tylko jest jeden problem geograficzny. Mierzęcin znajduje się w obecnym województwie lubuskim, a mówimy o ludziach, którzy jednak poruszali się gdzieś po terenie dzisiejszego województwa mazowieckiego i województwa podlaskiego. No i oczywiście po terenie ziem północno-wschodnich zaboru rosyjskiego, też na ówczesne przekładając. Tak, i umiera 2 listopada 1951 roku, także dożyła takiego słusznego wieku, w Warszawie, w domu rodzinnym. Ten dom rodzinny również na fotografii będę miał przyjemność Państwu pokazać. Tak, w roku 1882 zostaje zawarte małżeństwo w Suwałkach w parafii kontrkatedralnej świętego Aleksandra między Jadwigą Wyrzykowską a Wojciechem Pawłowskim. Też ten akt o tyle pomógł mi w ustaleniu koneksji rodzinnych. Wziąłem pod uwagę podpisy, które są pod tym aktem. Raz, że pojawia się Teresa Wyrzykowska, pisana też przez 2S, podobnie jak to zapisałem w drzewie genealogicznym tej rodziny. Po drugie, pojawia się Ludwik Wyrzykowski, który pojawia się bez nazwiska, ale po prostu jako Ludwik, który też, no też w kontekście właśnie organizacji ślubu i wesela pary młodej. Natomiast pytanie, dlaczego nie przedstawiłem teraz Wojciecha Pawłowskiego? Niestety nie dotarłem do jego aktu urodzenia. Natomiast to, czym chciałem się podzielić, to dotarłem właśnie w zasobie naszego archiwum w oddziale w Kłutusku. Trafiłem na akt zgonu Wojciecha Pawłowskiego. Też mieliśmy na początku informację, że on urodził się w takiej miejscowości jak Niecepin, której nie mogłem też ustalić jej położenia. Również była niejasna data śmierci Wojciecha, ponieważ został ustalony rok około 1890. No teraz już wiemy, że on umarł 2 czerwca 1885 roku. Umiera z powodu choroby żołądka, również w korespondencji. Rok wcześniej skarżył się na chorobę ślepej kiszki, czyli oczywiście kwestia związana z wyrostkiem robaczkowym, tak jest. Dziękuję za podpowiedź. No i ogólnie z dolegliwościami żołądka, również pod tym względem taka anegdota narzeka na menu oferowane przez restauracje warszawskie ówczesne. Tak, i tu mamy właśnie
te informacje związane z jego zgonem i natrafiłem również w Kurierze Warszawskim z 1885 roku na wspomnienie o Wojciechu Pawłowskim, prawdopodobnie zamieszczone przez jednego z jego kolegów lekarzy. To środowisko lekarskie szczegółowo opisuje w korespondencji też relacje na przykład między lekarzami a oficerami rosyjskimi, gdzie czasami nie dochodziło do porozumienia. Też właśnie Wojciech Pawłowski zwracał uwagę na częste nadużywanie alkoholu przez tychże oficerów i na stałe przenoszenie z różnych lokalizacji. On jest lekarzem w Wojsku Rycerskim, tak, bo zacząłem mówić o tym środowisku lekarskim i jego kontaktach z wojskiem. Jest w tym Wojsku Carskim mniej więcej od 1878, z tego co pamiętam. I właśnie świeżo po studiach zostaje przyjęty na stanowisku młodszego lekarza. Później próbuje bezskutecznie awansować na stanowisko lekarza, potem starszego lekarza. Pracuje w Wojskowym Szpitalu Ujazdowskim w Warszawie jako lekarz wojskowy, ale też próbuje swoich sił, oferując swoje usługi dla spauperyzowanej ludności cywilnej, między innymi mieszkańców obecnej ulicy Dobrej Solca, czyli szeroko pojętego warszawskiego Powiśla. Tak, publikuje pracę w Gazecie Lekarskiej. Oczywiście on też wspomina o tym w korespondencji do swojej żony. Są to spostrzeżenia nad chorobami tyfusowymi. Również opiekuje się chorymi razem z żołnierzami rosyjskimi. Prowadzi opiekę w lazarecie pułtuskim, gdzie też praktykuje. No i właśnie, jak się okazuje, nie umiera w 1890 roku, tylko 5 lat wcześniej. Tak. I chciałem właśnie pokazać jeszcze, woli trochę dygresji, ale też w nawiązaniu do tego drzewa genealogicznego, chciałem pokazać fotografie, które są również w naszym zasobie archiwalnym. Pierwsza fotografia, podejrzewam, że to może być spotkanie rodzin przed zawarciem związku małżeńskiego. Jadwiga Pawłowska nie wyszła ponownie za mąż po śmierci męża. I to jest ta osoba, która jest w kapeluszu z szerokim rondem. Druga od prawej strony. Skrajnie od prawej znajduje się jej jeden z dwóch synów. Czesław Pawłowski, późniejszy inżynier, podpułkownik Wojska Polskiego. No taka bardzo zasłużona postać, też zgruntowaną pozycją społeczną w Warszawie, ale to przydałby się osobny referat na opisanie historii losów tego człowieka. Dalej znajdują się trzecia od prawej to jest prawdopodobnie matka przyszłej żony Czesława Pawłowskiego. Druga od lewej to jest Stefania Janina z domu Czyperowicz. I prawdopodobnie, przynajmniej tak wskazuje mniej więcej szacunkowo wiek tego chłopca, prawdopodobnie jest to Stanisław Czyperowicz, młodszy brat Stefanii. Obok po prawej stronie również Jadwiga Wyrzykowska, oczywiście Pawłowska po mężu, na spacerze zimowym wyraźnie ze Stefanią Czperowicz, to już jest późniejsze zdjęcie. Potem zdjęcie na rowerach, takie też dość klimatyczne, można zobaczyć przy okazji, jak wygląda ulica Zgierska w okresie międzywojennym. Pierwszy od lewej jest Czesław Pawłowski, jej syn. Ona jest oczywiście po prawej. I środkowe zdjęcie to jest zdjęcie, na którym znajduje się w mundurze oficera Wojska Polskiego ze znaczeniami, między innymi Krzyżem Walecznych, Czesław Pawłowski. Z kolei po lewej stronie, na skraju, znajduje się Stanisław Pawłowski, drugi syn, młodszy, którego narodzin prawdopodobnie Wojciech Pawłowski nie doczekał, niestety. I obok znajduje się jego żona Klaudia
I siedząc przed oficerem, no to oczywiście jest Jadwiga Pawłowska. Dalej jest żona Czesława i siostra tej żony, Helena Niczperowicz. I mamy jeszcze dom, który został zniesiony przez tych braci w 1929 roku. Ten dom stoi do tej pory. Trochę inaczej wygląda też. Też nie ma już zabudowań folwarcznych, które rodzina Pawłowski posiadała. Też ten dom został właśnie w 1951 roku upaństwowiony przez i dobytek przepadł na rzecz Skarbu Państwa. Pawłowscy zaledwie mieli do dyspozycji dwa pokoje spośród całej tej willi. Tak, to też jest zdjęcie poglądowe. Ale teraz właśnie przejdę jeszcze do tego clue, jak poszukiwałem na podstawie treści listów. I co mi się udało ustalić, to jeszcze też do tego dojdziemy za chwilę. Oczywiście w tych listach pojawiają się różne informacje dotyczące na przykład elementy, szeroko pojętych elementów życia codziennego, takie jak wykonywany zawód, ewentualne miejsce pracy czy miejsce pobytu danej osoby. To też pomogło mi w ustaleniu informacji na temat elementów składowych, no dotyczących właśnie głównie tej ciotki Markowskiej. Jej imię w ogóle się nie pojawia, także ona była wymieniona tylko z nazwiska. Podobnie było w przypadku braci Jadwigi, którzy no, mogłem się tylko domyślić tak naprawdę z korespondencji, że tymi braćmi byli. Natomiast nie zostali oni oznaczeni z nazwiska. I też na podstawie małżonków, jak również dzieci, byłem w stanie potwierdzić, że to są dokładnie te osoby. No i taki przykład to dzięki uprzejmości Archiwum Państwowego w Siedlcach otrzymałem skan aktu małżeństwa między Teresą z domu Kozielską a Antoniem Wyżykowskim. Też są zawarte tu informacje, że Antoni Wyżykowski był emerytowanym sztabkapitanem wojsk cesarsko-rosyjskich. Jeżeli chodzi o datę jego urodzenia, no niestety samej daty urodzenia nie mam, natomiast wiemy, że zmarł w Warszawie, jest pochowany, przepraszam, na cmentarzu powązkowskim. Umiera w 1876 roku. Tak, i tu zaprezentowałem skan kilku dokumentów. Pierwszy dokument to jest, jeżeli dobrze widzę, akt urodzenia właśnie Napoleona Mieczysława Wyżykowskiego. Drugi akt to jest akt urodzenia Walerii Anny Zarzeckiej, która pojawia się jako panna Waleria pisana przez Y. Natomiast nie było do końca wiadomo, czy ta osoba pochodziła z Suwałk, bo na to wskazuje ten akt małżeństwa następny, gdzie ten ślub odbył się na początku lat 80. XIX wieku, podobnie w przypadku małżonków Pawłowskich w Suwałkach, w parafii kontrkatedralnej świętego Aleksandra. Natomiast i na podstawie właśnie informacji, które dotyczyły na przykład zawodu ojca panny młodej, czy też zawodu pana młodego, byłem w stanie, przede wszystkim zawodu ojca oczywiście, byłem w stanie znaleźć albo przynajmniej metodą prób i błędów poszukać jednak aktu urodzenia tej Walerii i ustalić, jak ona miała na nazwisko swoje panie, jakie było jej nazwisko panieńskie.
No i tak się okazało, że dzięki temu właśnie, że dzięki właśnie tej informacji o zawodzie ojca też można było te informacje potwierdzić. No i oczywiście kwestia tego tajemniczego Napoleona, który pojawia się, też pojawia się szczątkowa korespondencja dotycząca zaproszenia. Nie wiadomo na czyj ślub dokładnie, czy na ślub właśnie jego z Walerią Zarzycką, czy też na ślub Pawłowskich, to nie jest określone, ponieważ jest to korespondencja niestety wybrakowana. Natomiast no to był jakiś taki impuls do tego, żeby te niedopowiedzenia, to był taki impuls, żeby ich zidentyfikować, żeby potwierdzić i faktycznie usystematyzować w ramach opracowania tego zbioru archiwalnego i oczywiście skonstruowania treści wstępu do inwentarza. Mamy jeszcze potwierdzenie kolejne. Co prawda Jan Kazimierz nie pojawia się, bo urodził się trochę później, ale pojawia się jego starszy brat Mieczysław. Ale też to było dla mnie zaskakujące. Właśnie odkryłem tego Jana Kazimierza Wyrzykowskiego u nas w zasobie archiwalnym. No i okazało się, że on rzeczywiście wziął ślub w parafii świętego Jana z Marią Melanią Bołdok, a to ten slajd, który Państwu prezentuję, to są wypisy z aktu chrztu jeszcze wydane w Suwałkach i pozwolenie na zawarcie związku małżeńskiego. Oczywiście w języku rosyjskim już. Tak, i pojawia się też w tej korespondencji Ludwik, który jeszcze nie Wyrzykowski, ale właśnie w kontekście ślubu, też w kontekście jego podejścia w ogóle do samej ceremonii ślubnej i ustalania planów weselnych, no raczej nie był to człowiek, który jakoś tak przywiązywał bardzo dużo wagi do jakichś szczegółowych detali, więcej emocji widać właśnie u Jadwigi Wyrzykowskiej. Wojciech Pawłowski też raczej stawiał w tej korespondencji, przynajmniej to wynika z jej treści, na rzeczy raczej praktyczne, był raczej takim namysłem ścisłym. Tak, i właśnie ten Ludwik Wyrzykowski pierwszy raz pojawia mi się w korespondencji bez nazwiska, potem w nazwisku pojawia mi się na kopii aktu małżeństwa Pawłowskich i dzięki temu byłem w stanie ustalić jego personalnie, jednocześnie też udało mi się ustalić już tak. Trochę konkludując te poszukiwania konkretnie tych braci, że jednak to nie był Mierzęcin, tylko nazwa miejscowości to były Mierzwice. Tak, już powoli będziemy w takim razie zbliżać się do końca. Jeszcze o jednej całkiem interesującej postaci chciałem powiedzieć przy okazji. To jest Roman Wawrzyniec-Wyrzykowski. To jest też brat Jadwigi, oczywiście starszy. Ten akt też udało mi się ustalić i tu chciałem też przytoczyć fragment tej korespondencji. Ja go przeczytam też. Mam nadzieję, że skan uda mi się umieścić w publikacji pokonferencyjnej. Tak, to oczywiście jest cytat. W tych dniach otrzymaliśmy list od Romana z ciekawą nowiną, mianowicie, że się żeni w Nowym Jorku z jakąś panną Apolonią Grabowską, że za parę tygodni będzie po ślubie, więc zanim list doszedł, musiał się już obabić. Zarabia 16 dolarów na tydzień. Wkrótce mam wysłać list obszerniejszy i po 3 egzemplarze fotografii obojga. Dla mamy, dla mnie i dla Napoleona. Właśnie ten Napoleon tu też się pojawia i też ta informacja jakoś tak ma i charakter treści korespondencji, taki bardziej powiedzmy emocjonalny, też czuły. Widać, że
że prawdopodobnie byli spokrewnieni. No potem doszedłem do wniosku, że są to po prostu bracia i siostra. Tak, i mamy też dowody na wyjazd Romana, później spotkanie z Apolonią do Stanów Zjednoczonych. Na familysearch.org udało mi się znaleźć księgi migracyjne oraz księgę urodzeń. W księdze migracyjnej zapisana jest właśnie Apolonia Grabowska, która ma 16 lat, jest prawdopodobnie szwaczką. Przyjeżdżają w 5 osób, prawdopodobnie z zaboru pruskiego. Plus jeszcze mamy obok akt urodzenia Jana Wyrzykowskiego, który nie pojawia się w tej korespondencji, ale w ramach tych poszerzonych badań genealogicznych właśnie doszedłem do wniosku, że to jest syn Romana i Apolonii. I dalsze dowody to jest akt małżeństwa w Santa Barbara w Kalifornii kolejnego jego syna, właściwie starszego, to był Felix Jerzy Wyrzykowski. Ktoś indeksujący zapisał go jako Felixa Washingtona Wyrzykowskiego. Taka anegdota. I to w formie pisemnej też ten akt urodzenia Jana Wyrzykowskiego występuje. I pojawia się jeszcze ślad Romana w Polsce, bo też nie jest do końca jasne, czy Roman i Apolonia wrócili razem do Polski. Znajduję jakąś informację o Apolonii Grabowskiej, która umarła właśnie w Santa Barbara w 1937 roku. A tu nagle okazuje się, że jest w archiwum archidiecezjalnym warszawskim, jest dostępny skan aktu małżeństwa córki razem z Edwardem Burzykowskim. No, oni nie byli jakoś ze sobą spokrewnieni, albo byli spokrewnieni, ale w bardziej odległej linii. I wyraźnie to figuruje również Roman Burzykowski. To jest skąd z dokumentu z 21 roku, 1900 oczywiście. Tak, i mamy jeszcze kolejnego brata. Tu nie ukrywam, że miałem trochę trudności, bo rzeczywiście w indeksacji jest ten Wiktor określony jako Henryk. Wiktor pojawia się w korespondencji jako między innymi jako malarz. Też jest prośba do niego, żeby raz, że namalował portret, a dwa, żeby pomalował i wreszcie polakierował jakieś elementy składowe majątku w Szczebrze. Także człowiek wielu zadań. Tak, i tu mamy właśnie akt urodzenia Wiktora Henryka Wyrzykowskiego. On był jako zapisany w indeksacji jako Henryk, ale to jest jego oczywiście drugie imię. I następnie akt małżeństwa z Heleną Eusebią Kietlińską. I tak jeszcze zmierzając ku końcowi, na podstawie tej korespondencji zawartych w nim informacjach mogłem ustalić mniej więcej miejsca czasowego lub stałego pobytu tej rodziny. No to jest to Warszawa. Sam Wojciech Pawłowski urodził się w Niecieplinie, aczkolwiek więcej informacji na temat tej rodziny nie udało mi się zgłębić. W Mierzwicach też mieszka rodzina Kozielskich. Sam Antoni Wyrzykowski akurat przyjechał z Warszawy na ten ślub do Mierzwic. Również w Sarnakach występują Kozielscy Wyrzykowscy. Tak, i jeżeli chodzi o obecne województwo podlaskie, no to mamy Suwałki, mamy Szczebre, Wigry, majątek folwark Huta, Podleszczewo od 1874 roku. No i także na podstawie informacji z aktów urodzenia Markowskiej i Teresy Wyrzykowskiej, no możemy stwierdzić, że po jednym domu właśnie z tej, należącym prawdopodobnie do tej rodziny, lub też w których mieszkali kątem, znajdowały się w Głębokim Brodzie i w Adamowych Łączkach. I w takim razie bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy.
Ja myślę, że jeżeli mogę wtrącić, chociaż już mamy troszeczkę niedoczas, zauważyliście Państwo może taki kierunek też uprawiania genealogii, mianowicie genealogia detektywistyczna. Takie coś się pojawia. My do stowarzyszenia dostajemy listy, które wpływają na nasz kontakt i tam ktoś pisze, słuchajcie, wiem, że babcia była z takiej miejscowości albo z takiej, czy jest tam jeszcze jakiś ślad po niej i tak dalej. I potem osoby z Opolskiego, którzy w jakiś sposób są związani z tą miejscowością, po prostu pomagają. I taka sama sytuacja, czy to w takiej skali jak tutaj, że zapytanie wpływa do archiwum i archiwiści z archiwum zajmują się takimi poszukiwaniami, a skończywszy na tym, że ktoś na małą grupę gdzieś na Facebooku posyła zdjęcie, czy to i mówi, tam na tym zdjęciu jest mój dziadek, znajdźcie go i tak dalej. I są ludzie, staram się i wszyscy tutaj, staramy się, żeby znaleźć tego dziadka. Zidentyfikować po pierwsze, opisać, zobaczyć jaki jest kontekst między nim a osobami, które na tym są zdjęciu. W Praszce komora celna, piękny ślub, piękny samochód, część ludzi w oficerskich mundurach, czy w żołnierskich, czy no w mundurach, a część w cywilach, w cywilkach, pięknie damy i tak dalej. I ktoś pisze, tam jest mój dziadek. I teraz co, kim jest ten dziadek? Czy tym szoferem tego samochodu, czy tym oficerem, który tam stoi? Genialne zajęcie. Jesteśmy panu bardzo wdzięczni, że też zaprezentował właśnie tego, ten sposób uprawiania genealogii. I to mi się bardzo, bardzo, mnie przynajmniej ostatnio strasznie podoba.